Ciao ragazzi, buongiorno, anzi buonasera, czyli raczej dobry wieczór, bo wy ten film będziecie przecież oglądać wieczorem. Witajcie po długiej przerwie. Mam nadzieję, że niezmiennie uczyliście się oczywiście języka włoskiego. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch czasownikach: andare oraz venire. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dwóch czasownikach, których w języku włoskim używa się naprawdę często. Andare oraz venire. Niby znaczą coś zupełnie innego, bo andare oznacza iść, jechać, a venire przychodzić, przyjeżdżać. Dlaczego więc tak często popełnia się błędy? Popełnia się błąd, wybierając prawidłowy czasownik. Niby różnica między czasownikiem andare a venire jest oczywista, no ale nie zawsze tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jest kilka niuansów, kilka sytuacji, w których wybieramy nie ten czasownik, który Włosi na naszym miejscu by wybrali. O tym, kiedy, w jakich sytuacjach używa się którego z tych dwóch czasowników, opowiem za chwilę. Zacznijmy najpierw od odmiany. Jakie są prawidłowe formy obu tych czasowników? Jak się je odmienia? Oba są przecież nieregularne. Andare, iść, jechać. Io, vado. Tu, vai. Lui, lei, va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Venire, przyjść, przyjechać. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Domani non voglio andare al lavoro. Resto a casa. Jutro nie chcę iść do pracy. Zostaję w domu. Che noia. Andiamo da Matteo. Co za nuda. Idziemy do Matteo? Dove andate? Andiamo a fare una passeggiata. Dokąd idziecie? Idziemy się przespacerować. W tych trzech zdaniach czasownik andare pojawił się w takim oczywistym znaczeniu, czyli iść, pójść, pojechać. Czyli używamy go oczywiście w sytuacjach, w których mówimy, że my z tej pozycji, z tego miejsca, w którym właśnie się teraz znajdujemy, no, zmieniamy pozycję, zmieniamy położenie i idziemy sobie w jakieś inne miejsce. Czyli po prostu iść, jechać. Che cosa fai stasera? Vieni a casa mia. Co dzisiaj wieczorem robisz? Przyjdź do mnie. Quando viene dall'aeroporto Marco? Kiedy przyjedzie z lotniska Marco? Venite, venite. Chodźcie, chodźcie. W tych zdaniach czasownik venire pojawił się w takiej swojej podstawowej formie, czyli przychodzić, przyjeżdżać. Tutaj mamy na myśli oczywiście to, że mówiąc do kogoś venite, venite, mamy na myśli przyjdźcie, czyli stamtąd, gdzie teraz jesteście, gdzie teraz się znajdujecie, przyjdźcie do mnie albo do jakiegoś tam innego miejsca. Niby wszystko oczywiste, prawda? Venire, czyli przychodzić, przyjeżdżać, andare, pójść, pojechać. No to jak w takim razie przetłumaczylibyście z języka polskiego na język włoski następujące zdania? Widzimy się wieczorem w barze? Tak, ale przyjdę sama. Skąd idziecie? Dzisiaj wieczorem idę do kina. Idziesz ze mną? Widzimy się wieczorem w barze? Tak, ale przyjdę sama. Ci vediamo stasera al bar? Sì, ma vengo da sola. Dlaczego sì ma vengo da sola? No oczywiście przyjdę. Przyjdę do baru sama. Sì, ma vengo da sola. Skąd idziecie? Da dove venite?
Dlaczego nie datowe andate? No cóż, to użycie oczywiście jest dla nas nie bardzo intuicyjne, ale Włosi tak właśnie używają tego czasownika. Jeżeli kogoś pytamy, skąd ktoś idzie, czyli tak naprawdę mamy na myśli, skąd ktoś przychodzi, bo przychodzi z jakiegoś innego miejsca tutaj do nas, to używamy czasownika venire, dadowe venite, czyli skąd przychodzicie. Dzisiaj wieczorem idę do kina. Idziesz ze mną? Stasera vado al cinema. Vieni con me? No i znowu mamy vieni con me, czyli idziesz ze mną. Tutaj użyty jest czasownik venire i zawsze tak Włosi będą używać czasownika venire właśnie w takich kontekstach, kiedy coś komuś proponujemy, kiedy zapraszamy kogoś w jakieś miejsce, kiedy mówimy, że gdzieś idziemy, czyli tak naprawdę zapraszamy, żeby ktoś razem z nami poszedł w jakieś miejsce, do jakiegoś miejsca, wtedy zawsze będzie venire. Vieni con me, idziesz ze mną. Leonard! Vado io! Mówiąc o czasowniku andare, warto pamiętać o dwóch takich trochę innych formach, innych użyciach tego czasownika. A mianowicie, venite a casa nostra sabato, no ci dispiace, andiamo via. Przyjdziecie do nas w sobotę? Nie, bardzo nam przykro, wyjeżdżamy. Tutaj pojawiły się dwa czasowniki. Pojawił się oczywiście czasownik venire, ponieważ kogoś zapraszamy do nas, venire, oraz andare via. To jest czasownik, którego Włosi używają naprawdę bardzo często, mając na myśli, że z jakiegoś miejsca odchodzą, że dokądś wyjeżdżają, że jakieś miejsce opuszczają, czyli andiamo via, wyjeżdżamy. Niestety nie możemy przyjść do Was, wyjeżdżamy, andiamo via. Non voglio ascoltarti, me ne vado. Co oznacza ten dziwny twór, me ne vado? Tutaj macie do czynienia z czasownikiem andarsene. Takie dziwactwo, które przez Włochów używane jest naprawdę bardzo, bardzo często. Warto więc znać tę formę. Me ne vado, tam pojawiło się, czyli idę sobie. Nie będę Cię już słuchać, idę sobie. Me ne vado. Jak to dziwactwo w takim razie odmienić, bo niewątpliwie Wam się przyda. Io me ne vado, czyli idę sobie. Tu te ne vai, idziesz. Lui, lei, se ne va, idzie, odchodzi, idzie sobie. Noi ce ne andiamo, idziemy stąd, idziemy sobie. Voi, ve ne andate, idziecie sobie. Loro se ne vanno. Odchodzą, idą sobie. Leonard? Che c'è? Ho bisogno di parlarti. Ma sono le 2 del mattino. È una cosa importante. Ne dubito fortemente. Vattene. Sei ancora lì fuori? Sì. Che c'è? Hai ragione, posso aspettare fino a domani. Podsumowując. Zarówno andare, jak i venire są czasownikami nieregularnymi, których to formy należy zapamiętać. Andare to iść, jechać, venire przychodzić, przyjeżdżać. Ale warto pamiętać, że venire będziecie używać zapraszając kogoś w jakieś miejsce, pytając, czy ktoś z Wami dokądś pójdzie razem z Wami. Wtedy zawsze venire. Andare via, gdzie odmieniacie tylko andare, via nie będzie się zmieniało, używacie, kiedy mówicie, że wyjeżdżacie, odchodzicie z jakiegoś miejsca. Andare via. Andarsene, czyli iść stąd, odchodzić,
iść sobie, pójść sobie. Andarsene. Etud to perodzi. To tyle na dzisiaj. To taki rozgrzewający, krótki odcinek. Do zobaczenia wkrótce. No i co? Un buon fine settimana, czyli udanego weekendu, jak zawsze, oczywiście. Ciao, ciao!